Dobry wieczór. Pierwsze, to życie trenera jest brutalne, bo to jest coś można zaplanować, a w taki sposób, jak dostaliśmy czerwoną kartkę, nie zagranie, na pewno jest to szkoda tej sytuacji, bo akurat do tego momentu było to bardzo wyrównane spotkanie. Później za szybko straciliśmy tą bramkę, nie potrafiliśmy się zorganizować i za łatwo pole. I jeżeli chodzi, Wiśle nabrała rozpędu i zdobyła 4 bramki. W życiu trenera, tak jak 10 lat jestem, to nie pamiętam, żebym 4-0 do przerwy przegrywał. Jest to bardzo trudny moment, jeszcze grając w 10 i tu kluczowym było, żeby morale zespołu podnieść, żeby spróbować odrobić to, żeby, wiadomo, że odrobić już to było niewykonalne, ale żeby spróbować przynajmniej wrócić do gry, żeby bramkę zdobyć, żeby nie stracić żadnej. Częściowo się to udało, bo bramkę zdobyliśmy, ale straciliśmy jeszcze jedną i tu dobrze, że nie straciliśmy więcej, bo jeszcze jedną sytuację miała Wisła, ale w drugiej połowie w tej defensywie pokazaliśmy, że potrafimy grać. Jest to bolesne, trzeba to przyjąć z pokorą i jest to zawsze odpowiedzialność trenera, bo to jest zawsze za wyniki, ale na dzisiaj inne zespoły muszą nas gonić, jeszcze muszą jutro wygrać i jeszcze są 2 rozgrywki, które dla nas będą ważne i to jest teraz nieważne, co się dzisiaj wydarzyło, dla mnie ważne jest to, co już się będzie wydarzyło. Za 2 tygodnie jest przerwa na reprezentację. Wielu zawodników trzeba podnieść morale i zrobić wszystko, żeby teraz te 2 spotkania wygrać i awansować do tej 8. Jest to na pewno bardzo trudne, ale jest to realne i musimy tylko poprzestać na tym, żeby grać zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o nie mieć takich wahań formy, że do zera 2 mecze, nagle 5 bramek i to dosyć bolesne, ale trzeba po prostu mieć charakter, pokazać jaja i tu wierzę w tych zawodników, że oni to po prostu zrobią. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to prosimy. Jeśli nie, dziękujemy bardzo.